Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015, bo gdzie by indziej. I dziś ze mną Bronczek. Witam cię, Bronczek. Cześć. Witam cię na mojej serii od Bizona do Lexiona. Proszę państwa, drodzy państwo, drodzy widzowie, drogi Brączku, burżuazja wam powiem, Brączek troszeczkę ogląda, ja też oglądam. Zapraszam do Brączka na serię singla, bo też taką ma. O, jeszcze burżuazji nie ma, 60 stoi. No, także wiecie, no ja też od czegoś zaczynałem. Tu patrz, tu jest mój ciumnik, który tam już od początku ze mną, ale już niedługo go nie będzie. W dzisiejszym odcinku, moi kochani drodzy, mam dwie przyczepy rzepaku do wywiezienia i lecimy sobie z pszenicą, kolejne żniwa oczywiście, jedne z trzech, drugie z trzecich, tak mi się wydaje, jeden z 10, dwie przyczepki rzepaku, pieniądze muszą być za to jak najszybciej, także w następnym odcinku, jak zaraz zobaczymy ile pieniędzy ja dostanę, to wtedy sobie polecimy z zakupem nowych nabytków. Już mam upatrzone, prawdopodobnie będą brane maszyny z Unii, będzie rozrzutnik Unii 8 i będzie do tego też Gruber. A czemu masz 12 ton równe? No bo nie wiem właśnie, ty, faktycznie. Ej, bez jaj jak sypło równo. Sino, no, jakoś nie zauważyłem tego, wiesz? Bo tak patrzę 66%, ale 12 równych. Ja cię kręcę. Co tu miałeś poprawić? Rzepak, nie? No, rzepak miałem tu, miałem z tyłu i na odcinku nie kosiłem, ale co ostatnio tak wbiłem, akurat zdjęcia sobie pocykałem. Muszę właśnie porzucać, jak pojadę tam kiedy do domu. Mam tam na samym końcu jeszcze w tym dole, wiesz, rzepak miałem zasiany, bo tam ładnie sypnęło nawet. Praktycznie sypnęło mi 4-5 ton, albo nawet więcej. Jo? O Jezu, drzewo, to ostatnio była nawałnica, proszę ja was. No jak widzicie, jestem już u Brączka. Wczoraj przyjechałem, ale nie było jakoś tak, wiecie, siły już na nagranie tego wszystkiego, też w poprzednim dnia zbierałem snopki, lecieli na widły, później to zbierali, później do Brączka 6 godzin drogi, to też troszkę mordujące to jest, i nie było sensu wczoraj nagrywać, taki wiecie, zmuleni byśmy byli, a dzisiaj już ładnie na spokojnie sobie nagrywamy. I zaraz lecimy jeszcze nagrać odcinek do mnie, także też zapraszam bardzo serdecznie. Tak, lecimy też singla, bo najlepiej nam się to będzie nagrywało. Czekajcie, stój. Mogę tym chyba kipować. O. Czemu masz tu klipowanie? No se tak nie, tu jest podczepianie i odczepianie, także ja sobie to tak ustawiłem, żebyś nie musiał, wiesz. Aha. Ty, bez jaj, równe po 6... One mają przez po 6 tą. One są równe dwie. Ty, no to kwas, a widzieliście ile procent? 66. No źle burty. Źle burty są jakoś porobione, bo nie było 100%. Po 6 ton było równe wsypane, ale to by tak dziwnie było, żebym trafił na jedną i na drugą po 6 ton? Niemożliwe. Dziwne, nie? Chyba muszą mieć 6 ton maksymalnego, ale ty, ja wszystko z kombajnu chyba wysypałem. Zaraz zobaczymy. Ogólnie pieniądze. Pieniędzy nam dało, czekajcie, było 14, 20, 13 tysięcy, tak? No około 13 tysięcy. No to 13 tysięcy, 27. Teraz rozrzutnik. Rozrzutnik, kurczę, tam nie dogadałem się jeszcze z nimi w tak idealu o cenę na CITO, ale już niebawem podjadę tam do nich, zagadamy ładnie. Także gruberek, no powinno mi starczyć chyba za te maszyny. Nie wierzę, no takie rozrzutnik może ile kosztować? 40-50 tysięcy? Ale ty masz 27. No ale, czy ty mówię na polskie złoty, bo a, no ja ty, euro. O euro tutaj jest, to ja mam tak to 100 coś tysięcy. No to mam 100 coś rozrzutnik i grubera. Gruber starczy. No powinno starczyć, nie? Jak nie, to weźmiemy jakiś tam, wiecie, od nich tam upuścik może jeszcze dostaniemy i jak coś to na tam kilka dni zwłoki na pewno odczekają, to wtedy pojadę sprzedać pszenicę i byśmy mogli sobie wtedy, wiecie, idealnie już im zapłacić za wszystko. A co tu masz po prawej? Gdzie? Tutaj? Jęczmień. Jeszcze nie kosiłeś? Jeszcze nie, jęczmienia nie kosiłem. Nie, tak, letni, nieletni on jest. Zimowy, a ja już jestem letni. No właśnie, Brączek już jest letni. Jutro się, wczoraj urodzinki, dzisiaj taki odpoczynek, jutro świętujemy. Patrzcie, tu jest jeszcze pole na sprzedaż, to już mówiłem, będę musiał wyhaczyć je. Nie wjeżdżamy. Czekajcie, ja nie wiem gdzie mam postawić ciągnik, wiesz? To wiesz na pole. Nie wiadę. To co z tym? Ale tu się zmieści kombajnem. Nie zmieści się kombajnem. To jest zawiast postaw. Za tym znakiem. A gdzie ja później nawrócę? Co? Gdzie ja później nawrócę? No przejedziesz tam i wjedziesz tam, tamtą stronę. A jo, dokładnie. Dobrze, że cię mam. Czekaj, chyba tu jakoś tak zjadę. Dobra, tu i tak jest mały ruch. Jo, tu nic nie jeździ, bieda w kraju jest. Dobra, jesteśmy w New Holandzie. Kamerka działa, działa. Ładnie w środku wygląda. No, piękny. To jest jakaś poezja. To mówię, najpiękniejszy kombajn mi się jak na razie na serię trafił. Mam nadzieję, że... kto wybierał. Jo, mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze taki klas. Ale Lexionów jest sporo. Jest sporo, w razie coś takie, jakieś drobne poprawki będzie można. No, bo to musisz mieć do Lexiona, nie? Jo, ja od Bizona do Lexiona i w następnym już lecimy. Myślę, że w 17 taka seria na pewno powstanie, bo z tego co ostatnio widziałem w odcinkach z farminga, no to tam kilka takich fajnych rzeczy jest, abyśmy mogli sobie na spokojnie, ten przystanek mnie zawsze denerwuje. A co myślę o następnym kombajn? Co następny? No już Lexion. Tylko że wiesz, no zanim ja pokupuję teraz maszyny i wszystko, to trochę mi zejdzie. Prawdopodobnie będzie jeszcze jedna seria taka poza nagrywaniem, nie? No i ta trzecia by była z Lexionem już, chyba. Nie wiem, zobaczymy. Wiesz, jak będę miał już Lexiona, to już później no, nie będę musiał zmieniać kombajnu, ale wymienię maszyny, czyli 2 sezony bym pograł na Lexionie, nie? Tego Ursusa byśmy kurwa. No teraz będzie wymieniony Ursus, jeszcze nie wiem, bo miał być niby tam... Czekajcie, jadę tak wolno, bo tu wiecie dziury, nie chcę pourywać headera ani nic. Dobra, pięknie. Czekajcie, było odpalanie na to, dobra. Idealnie. O kurczę, lecimy na sumę? Pewnie jest sieczkarnia, nie? Jo, sieczka będzie. Jak jest wyłączanie sieczkarni? Weź escape i włącz automatyczną pomoc. Dobra, tak zrobię. Automatyczna pomoc włącz. 1. Włącz pokaz słomy. Jejku, no tak, przecież jakbym mógł to zapomnieć. Dobra. Ciśniemy. Wyłącz raz F1 tu. Już wyłączę. Może zajebał. Czekaj. Dobra, ciśniemy sobie ładnie. 7 na godzinę, nie, troszeczkę musimy zluzować. Czekajcie, zaraz sobie porozmawiamy. Tylko sobie ładnie to wszystko dostosuję. Objedziemy sobie naokoło. No to ładnie wygląda, ja nie mogę. O, bardzo fajnie. Spałem ci te ścieżki, dałem takiego troszeczkę klimatu. Ja bym też tak chciał. No wiesz, no w pierwszym sezonie to jak tam to masz 60, to nie ma co się ze ścieżkami wychylać, nie? Ja też się nie wychylałem, bo mówię, kurde, co mi, jakim siewnikiem mamy to zasiał, nie? A jak tam mam taki siewnik i w ogóle, więc jak fajnie to wyglądało. No mimo wszystko ja nie siałem to swoim siewnikiem tych ścieżek, tak wiecie, ale wszystko pod odcinki było robione specjalnie takim jednym siewnikiem. Ale tak to wiecie, żeby te ścieżki były, bo fajnie mi do oprysków to pomogło i do nawozów. Także no kochani, żniwa. W realu już po żniwach, tak jak wspominałem, u Brączka żniwa dopiero się będą tak praktycznie można powiedzieć zaczynać. Dzisiaj jak na razie pogoda dopisuje, słońce świeci, tylko że się zachmurzyło nagle przed chwilą. Także jeszcze nie wiemy jak to tam wyjdzie. Ale jeżeli wszystko pójdzie dobrze i zgodnie z planem, to dziś jedziemy do Bartka na żniwa. Ile tam będzie? No nie wiadomo co oni będą chcieli ciąć. Żyto. Żyto? No to żyto to powinno u nich sypać, bo u nich zawsze sypie żyto, nie? Żyto albo owiec, ale raczej żyto, bo na owiec jeszcze jest za wcześnie. No to fajnie, także mówię, no byłoby trochę nagrywania lekkim, jak musiałem zrobić, kochani, z racji tego, że przywaliłbym motowidłami w krzak, a nie chcę pogonić tego nowego kombajnu mojego. No i byśmy pojechali do Bartka, to byśmy jakieś vlogi na pewno. Na pewno vlogi... Czekajcie. Ale jak nie pojedziemy do Bartka, to prawdopodobnie John Deere dzisiaj nie, także... Także nie, mówię, tutaj w okolicy teraz będziemy mieli co nagrywać, zaraz Mokrzyn ruszy w następnym tygodniu. Także chcieliśmy najpierw ponagrywać, wiecie, u Bartka. Tutaj te John Deere jeszcze większe, coś w tym stylu. Jakieś vlogi, bo później jak do Mokrzyna to pewnie pod koniec tygodnia ruszy, to będziemy chcieli właśnie tam pojechać, chociaż na 2 dni, bo... No pewnie no, do Mokrzyna to trzeba jechać na 2 dni, żeby nagrać coś ciekawego. No tam dużo nie nagrać. No właśnie, dlatego też... No, że będziemy teraz nagrywać we dwójkę. Materiał weźmiemy jeden, każdy sklei na swój sposób, zobaczymy jak to wyjdzie. Kurde, jak chcę zobaczyć właśnie film z Mokrzyna w takim moim wykonaniu pod te fajne, wiesz, takie skoczne muzyki, nie? No. Takie no, murzyńska może nie, ale jakaś taka... No, albo bajra... Baja Morena. Tak myślę, że fajnie to wyjdzie, bo ty właśnie robisz fajne długie filmy, po długie ujęcia, ja chciałem to w takim szybszym tempie zrobić. Mam nadzieję, że to fajnie wyglądało. Dobra, czekajcie, którymś to było wychylanie z kamery, tym było. Ale piękny pokos. Ja się kręcę. Będzie słoma w tym roku, będzie sypać, będziemy wstawiać na kurnik. Dobra, trzeba poczekać, niech mi to nie chce. Będzie na sumę lecieć. Będzie mi się później to ciężko pracowało. Dobra, tak. Ten pomoc. Co? Z tyłu, jakiś wyblakły. Brudny, wiesz? Już brudny. Bo już nie myłem go po rzepaku, tylko tak powietrzem spryskałem, żeby tam, wiesz, nie myć się potrzebnie. Po żniwach dopiero się go umyję, ale jak widzicie troszeczkę fajnie. Jo, powiem ci, ale sypie, jest już 3 tony na... Boże, jakby u mnie na poprzeczniaku było 3 tony, to ja nie wiem. Bogactwo by było w realnym świecie. Powiem wam tyle, masakra, w tym roku to jakaś patola. Ale właśnie, bo nie było odcinka, nawet wam nie mówiłem, przyczepki już wywiezione, wszystko bardzo ładnie. Na tej jednej udało nam się nasypać 6 ton pszenicy, także pozdrawiam, z 5 hektarów 6 ton. Ładnie, wynik 1,2 z hektara. Daj spokój, jak tak z parę lat pójdzie, to nie ma sensu. W tym roku postanowiliśmy właśnie, że pójdzie jednak wapno. Badania glebowe będziemy robić na dniach. Tata miał tam w tym czasie, jak mnie nie będzie, ale tu trzeba uważać. No czemu ten pomad nie zadziałał? Więc będą próbki glebowe, gdzie więcej, gdzie mniej trzeba sypnąć. Wapno będziemy z Inowrocławia brać, chyba jest jakiś tam dostawca. Ja nie pamiętam, tonach, o Jezu, 1200 zł za łódkę z przywozem, także nie jest tak tragicznie. Za łódkę to nie jest dużo. Nie jest dużo. Mamy od takiego znajomego właśnie, on bardzo dużo sypie. Piszcie, po ile wy sypiecie właśnie wapna. Znajomy powiedział, że on nawet do 4 ton na hektar, także nawet sporo. Tylko że właśnie z tym, co gadaliśmy, on mało co daje nawozów, mało co daje oprysków, tam wiecie, odżywek, tego wszystkiego, z racji tego, że on tak ma kurniki, ma swój obornik, ma ten... ma gnojowice, także wiecie, no trochę tego jest. I on praktycznie jak da tego wapna, tego wszystkiego, to on ma tyle azotu w ziemi i tych składników wszystkich, że to nie ma sensu dawać czegoś więcej, bo u niego i tak sypie to w okolicach 7 z hektara. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. I co tam jeszcze? Ja nie wiem, czy się opłaca, a nie, ty sobie podjedziesz ciągnikiem potem, no co? Nie sobie podjadę ciągnikiem, tylko wiesz jak zrobię? Ja teraz tu chyba... Ale może pojadę tu. Dobra, ja pojadę. Jo, ja wyjadę z tamtej strony. Wiecie co, ja wsiadę do środka, bo jednak ten klimat cały jest tutaj. Sami widzicie jak to, oj, błoto i troszeczkę widzicie, przymulił mi tutaj New Holland i też się troszeczkę zacznie bardziej brudzić. Ole, pewnie tu się ładnie kopie, czy nie? Nie. Czekaj, tu będzie błoto nawet na poprzeczniaku. Kurna, nie chcę mi tu wysnąć, jak widzicie tutaj mam rów i przez to nie chcę w ogóle wysychać. Nie ściągnę tam bardziej, szymiaka zajebałem. Ole, przykopał. Idzie, pójdzie, panie. Nie ma na tym napędu. Dobra, cicho, kręci. On się pobrudził. No to jest to błoto. Dobra, wprawdzie taki brudniejszy. To jest Żniwa naprawdę, jak niektórzy wstawili zdjęcia kombajnów, to jest masakra, to nie widać, że to kombaj jest nawet. Czarny. No czarny, ale to po rzepakach. To po rzepakach tak jest. W ogóle jestem silny, że kolejny vlog wam się tak strasznie spodobał. Drugi dzień 40 000, nie? Także no naprawdę cieszy mnie to bardzo. Jeszcze będziecie mieli jednego fajnego vloga ze zbierania snopków, ale to w troszkę innym stylu. Będziemy lecieć na widły, będziemy to zbierać i będzie to pod muzykę. Nagrałem około 40 minut materiału, ale nie mówiłem nic w nim. Nie było sił, nie było czasu. Może ty wiesz, co bym to dociął? No co ty? Bo wtedy Bogiem to chciałem, wiesz? O, no i dobra, no i pięknie, gitara się ma. Mamy tu docięte. Także plany na dzisiaj są takie, że pojedziemy nagrywać. Mam nadzieję, że to się uda i pogoda nam nie spieprzy tego. O, ale tu ciężko idzie, ale będę brudny, nie? Jak nie, to pojedziemy gdzieś tak w ogóle jakoś nagrać. No na pewno, coś w tej stylu, bo chcemy dzisiaj już ruszyć nagrywanym. No chyba, żeby lało, to wtedy... Ole, co się tu ciśnie, ty? To wtedy najwyżej dla was z gier ponagrywamy, tylko nie wrzucimy wszystkiego tego naraz. Będziemy mieli te gry tam w ciągu tygodnia. A jak nie, to wieczorem kurwa przejedziemy na jakieś gospodarstwo i tyle. Jo. Jak nie będzie to nagrywać. Damy radę, mam. No czyli jakieś przygotowania kombajnów, myślę, żebyśmy mogli pojechać, zobaczyć. No właśnie, jestem ciekawy, czy... Jest przyczepa nowa pomalowana, można było wam pokazać, także... A robią coś? W sensie, że wiesz... Bo ludzie się, ludzie się pytali, czy robią już na gospodarstwie. Nie robią jeszcze. Znaczy nie wiem jak jest teraz, ale jak byłem gdzieś 2 tygodnie temu, no to cały czas czekali na pozwolenie i... A, z tym wiecie, to jest najgorsze. Człowiek by chciał, ale nie może, musi czekać na inne organy. To jest zjebane. No ale co zrobisz, nic nie zrobisz. No ale tam przy tych kombajnach jak robią, już mogę jakiegoś vloga walnąć w sumie, czemu nie? Dobra, czekajcie. Jak się powrócił. O, się ujebał. Czekaj, bo ja zapomniałem, którym się zmieniało ten... O, nie, już zrobiłem. No kurwa, Krzychu. Krzychu mi spalił bezpieczniki. O Boże, się ujebał. O Jezu, to mój komba jest? Ja cię kręcę, Andrzej. Jedziemy po New Hollanda. New Holland zasiadnięty już przez... Masz widły? Nie, właśnie, kurczę, jakby się przydały widły, nie? Już kolejny odcinek, któremu się przydały, zawsze by się podwaliło tu gdzieś później pod prasowanko. Właśnie, jeszcze chciałem zakupić prasę. I nie wiem, czy nie będę czekał i wezmę kredyt. Masz prasę? Mam prasę, ale ja mam tą... Uniurs, tą, o Jezu, co ja mówię, Sitmę ja mam. I tak średnio nie chce mi się kolejny sezon, właśnie to już ta seria jest po to, że nie chcę kolejny sezon robić tego samego, tak jak wiesz, przyczepy, no to tam easy. Prasa będzie droga. No prasa będzie droga, więc prawdopodobnie poszedł kredyt, nie? Dobra, możemy wsiadać. Co my tu mamy? Co my tu mamy, jak nam sypie? Fajne te przyczepki. Wiesz co, troszeczkę się pobawiłem nimi, nie? I ten... Dałem im taki jakby troszeczkę mapę wypukłości i w ogóle, żeby to trochę bardziej staro wyglądało, nie? Bo tak po jednym sezonie mówię, no to troszeczkę mogę się przytyrać. Lekko ten czerwony zmieniłem, bo mi się strasznie nie podobał. Był strasznie taki jasny i jeszcze w ogóle były 3-4 kolory odcienie czerwonego, więc nie było nic fajnego. Dobra, 6 ton, ładnie sypie tu zbiornik pełny jak jest. Ale żem ujechał. Dobra, wsiadamy sobie i lecimy. Ja mam nadzieję, że w tamtym sezonie nie kosiłem tego właśnie pola. Czekajcie. Poszli. Dobra, oj. Tu trochę błota jest. A no ta, ono teraz nie znika, nie? No dobra, trudno. Będziemy mieli na kolejny sezon. Może to i nawet dobrze, bo nie ma na wszystkich polach błota. Pierwszy sezon kosisz to pole? No, bo to jest kupione. Mi się wydaje, że tak. To na Bolusiowie było. Tak, to pole było na Bolusiowie. Ja pamiętam, że to pole, jak byłem u ciebie, to agregatowałeś. No właśnie, bo ja dostałem, bo my to nagrywaliśmy już w nowym sezonie, nie? New Hollandem. Już był New Holland, nie? Agregatowane było New Hollandem. Tak, ciągnikiem był New Hollandem. Kurde, ty, a może ja miałem to pole? Ale kombajnu nie było jeszcze New Holandu wtedy. A Bizonem to było cięte, nie wiesz? Nie wiem. To była agregat... Tylko czekajcie, bo ja teraz nie łączę wątków i nie wiem, czy to było... To chyba w lutym. Czyli jeszcze był tamten stary sezon? Tak? Nie pamiętam. Ja też już nie pamiętam, kurczę, nie wiem, nie pamiętam teraz naprawdę. Pamiętam, że na pewno to agregatowaliśmy. Tak, i wtedy gadaliśmy o tym, czemu z Mikiem nie gadamy. A no tak, no tak, no to było wtedy właśnie, jak ktoś chce posłuchać, to jak sobie tam wejdzie. Czekaj, kurczę, no nie pamiętam naprawdę. Trzymaj tu kierownicę. Nie, ja tu nie chcę brać, bo i tak bym musiał teraz zaraz mijaka zrobić. O Jezu, zaraz urwie header. No, ciężko, ciężko, jeszcze tu pod górkę. Także jakoś tam powoli nam idzie. Nie no, sypie, będą pieniądze, będzie pieniądz, ja czuję w tym pieniądz w tym polu, ogólnie nawet. Ja w tobie czuję pieniądz, dobrze przyjechałeś. O fajnie, też się bardzo cieszę, niezmiernie z tego powodu. Poimprezuję w sobotę, więc dopiero pewnie od poniedziałku ruszymy. Ja mam zamiar jechać od Brączka, nie wiem kiedy. Chcę pod weekend bardziej, zależy czy jak tam z Karoliną będzie, bo Karolina później jedzie w góry od razu. A ty nie jedziesz? No ja nie jadę w góry. A ja myślałem, że wyjeźdź we dwoje. Nie. No, to dobrze. No idzie z rodzicami, ja w tym bardziej, że mam roboty w polu, nie? Jak ja wrócę. To pewnie będzie to wapno, będę pewnie musiał zrobić tego ala gruberka i trzeba będzie powoli wjeżdżać w pola, bo na co tu czekać. Później podolewki trzeba będzie może zrobić, zobaczę w tym roku jak to wyjdzie z tym wapnem. I wiesz. Później jeszcze ten obornik i wszystko, to roboty jest, bo lepiej zaś wszystko wiesz, zorać, póki to świeże, jeszcze takie pogody nie są, mocne susze, też w miarę by było ciągle pada praktycznie. Ja ci pomogę. No ja mam taką nadzieję, że jak ty przyjedziesz, to coś będzie do nagrania i wreszcie nagrasz mi jakiegoś filma z 60. Kurde, ciekawe by wyglądał film z 60, taki 10-minutowy, ale pewnie nudny. Nie będę robił 10 minut. Nie, bo to Mokrzyna ma swój klimat i wiecie, to tam w Mokrzynie to pasuje, bo jest dużo maszyn. Długie ujęcia, a w 60 to nie ma mowy, 3-4 minuty to jest maksie mi się wydaje. Muszę jeszcze film skończyć. No Brączek musi film robić, może dzisiaj ty porobisz, a pójdę sobie wcześniej spać. A ja tak się teraz zastanawiam, że nie mam ujęć z GoPro wszystkich, z kombajnu i raczej nie będę robił filmu u ciebie. Pojadę sobie do domku i ja sobie zrobię w tym czasie film, będę miał dużo czasu pewnie. Jak tak to nie ma żadnego materiału, żeby film robić, nie? Nie, ja może jak u ciebie nagram to jakiś zrobię. Ty se teraz robisz akurat, wiesz, z tego co masz już? No. A ja sobie nagram z czegoś, jak na przykład od Bartka nagramy, czy coś w tym stylu. Zobaczymy jak to wyjdzie. Też wiecie, nie chcę się przed kompem i robić filmu, jak możemy coś porobić razem. Nawet nagrać i wiecie, później polecimy coś porobić, a tak to robienie filmu to kilkanaście godzin schodzi. Film to ja sobie mogę w domu porobić. Czekajcie, ja to bym jakoś inaczej teraz to wyciął. Albo nie, jeszcze raz lecimy naokoło i tu już praktycznie będziemy mieli to skończone. Tak mi się właśnie wydaje teraz. Skończymy na pewno to. Troszkę wiecie. To prawie na raz weźmiesz. Przyzwyczajony jestem do mojego panelu. Nie chcę tego na raz. Dobra, trochę sobie damy tu w lewo. Wszystko na tym panelu mam tutaj u Brączka. Brączek jeszcze nie miał nic pewnie poustawiane. Całą kierownicę mu praktycznie ustawiłem. Proszę, miał tylko skręcanie, jazdę do przodu i do tyłu. Ja tylko tego używałem. No bo jesteś przyzwyczajony, wiesz, do tego. Kurde, myli mi się cały czas, że podnoszenie jest do przodu. Dobra, wysypało, mam nadzieję. I tak z większych planów nic ambitniejszego nie mamy raczej do nagrania. Mamy jeszcze fajną, ciekawą serię, ale czy to wypali, to musimy trochę poświęcić czasu. Wierzę. Pozbieranie czegokolwiek. Aha, no. Ale kiedy nagramy, tego nie mam pojęcia. To też zależy od pogody i praktycznie w nocy możemy sobie nagrać. Zależy, czy coś zapala w nocy, by ładnie nagrywał. Więc wszystko będziemy sprawdzać na dniach i zobaczymy dzisiaj pierwszy dzionek. Trzeba, wiecie, się zaklimatyzować, nie? Nie, już tak. Już któryś raz w tym roku on się klimatyzuje. Kiedy ja tu... Ale tu dawno nie byłem, przecież pamiętam jak... Czekaj, co to u was? Wykę sieją? To takie jest często takie malutkie. Pamiętasz jak ja byłem w maju... nie, kiedy ja byłem w czerwcu. To była gorczyca. Te takie małe, co teraz mają te... Gorczyca, ja wiem jak stary wygląda. Te kwiatki ma białe teraz. Wyka, nie, poczekaj, wyka, proso, sorgu, nie. Nie, to nie jest Lubin. To jest naprzeciwko tego pola tych, co mam te 60-ki, no ja pamiętasz? Nie, ale ja nie pamiętam. Aha, no ale to my mówiliśmy kiedyś to wocik. Dobrze, że ja pamiętam jak to było takie, teraz przyjechałem, to o wiele nie jest wyższe, tam teraz się kwiatki poszło, to w kwiatki i ten. Także, no ja tu niedawno byłem. Drogi takie same, dumy też się nie pozmieniały, więc niedawno byłem. O, ja już suchość w gardle, śniadanie jeszcze nie jedliśmy, tak staliśmy od samego rana. Budzik ogólnie dostawiliśmy na 7:30, ale postanowiłem, że nie wstaniemy. O Boże. Jest kurna 10, nie? I dopiero nagrywamy. No co zrobić? No spać się nam chciało. Spać się nam chciało, człowiek zmęczony. Ja po podróży wczoraj naprawdę nie miałem ochoty nic zrobić. Pojechaliśmy nad jezioro, nawet się nie kąpaliśmy. Ja sobie wolałem posiedzieć. Później Bronczek, Monika i Karolina też stwierdzili, że posiedzą ze mną. Wiecie, ja praktycznie 4 dni żniw, niedużo niby, ale wiecie, jak to rozwala, kombaj cały czas się psuł, trzeba było zjeżdżać. Gorączka też, może inaczej jakby była taka pogoda, wiecie, fest, nie byłoby tak gorąco. A jak jest taka gorączka, człowiek się tak wymęczy, jeszcze w taką gorączkę musiałem nagrywać, bo tylko jedno pole wtedy miałem do nagrywania. To też troszeczkę mnie to wymęczyło. Ale jakoś się dało radę, ważne, że mam nagrane. Już jest po żniwach, jeszcze akurat przed samym wyjazdem do Brączka, czyli środa wieczór, zbieraliśmy snopki do 23 praktycznie. Ale daliśmy radę, wszystko mam chociaż zrobione, teraz tylko zostało balota poprasować to i mogą zabierać nam tą słomę. A wtedy to już będzie można ruszać z pracami polowymi. Dobra, tempo macik i lecimy sobie dalej. Ja bym sobie mógł motowidełka podnieść, nie ciekawe czy ma zwalnianie on w ogóle. O kur... O cholera. A ty masz coś przypisane na te... Dobra, to ja nie dotykam. Nie, chyba wiesz, nie będzie miał. Patrzę na te motowidła i nie widzę, żeby się coś... będzie miał. Nie widzę, żeby się coś zmieniało. No szkoda, szkoda, bo fajnie, fajnie. Już taki zajebisty nie jest, już takiego z niego nie rób. Nie, chyba żaden kombaj w 15 jednak tego nie ma. Ma. Kto niby? Ja miałem Bizona na typowej i miał. Serio? Nie wiem, pewnie. Mi się wydaje, że chyba nie. Ale ładnie tu, nawet ładnie nam się udało pociąć. No, mówić, że w tłumie, no. Czekaj, ja tu sobie teraz jak mi wysypię tą słomę. Weź się wysyp już. Wiem właśnie. Wyłącz, bo zatrzesz silnik. Czekaj, którym się tu zmieniało? Cyk. O, jeszcze już ogarnąłem Brączka. Nie, przyjebie przyczepę, pognę burty. Zaraz zobaczymy, wiesz, bo ile jest 6 ton wchodzi na pełen zbiornik. Ty, już się sypie. Ona jest pełna. A tam było 35%. No. Ty czekaj, sypało jeszcze. Dziwne, czekaj. Stój. No stój. Czekaj, bo widzisz, że mi sypie ten. Na tył muszę sypnąć. Ej, dziwne. Ty kurwa, może to za przyczepę leci. Nie no. Dobrze sypało, na przyczepę. No, na przyczepę sypał, dziwne. Dobra. Czyli po prostu wiesz co tu jest? Animacja jest. Kurwa dzio. Boże, jak ty podjechałeś? Dupę mam za daleko, wiesz? Dobra, tu już sypnę na ten. O, się ujebał zbiornik w środku. Zboże masz zanieczyszczone. Zanieczyszczone ty trzeba oddać do tej, do biopsji. Ja nie wiem ile jest minut, ale nie wiem czy nie jest już, że zaraz się kamera nie ma. No to weź idź. Dobra. Idź i zobaczymy sobie takie wiecie, dzisiaj krótki odcineczek. Krótki zawsze takie. O. Pomachaj do kamery. Czemu? No nie wiem, bo jestem sobie. A, dobra. O kurwa, co to było? Coś mi ugryzło. 25 minut jest. No to jeszcze 2-3 minutki i akurat byśmy prawie to skończyli. No ty kręcisz głośno, nie kręć tak. Jo? Potem ludzie będą mówić, że głośno kierownica chodzi. Bo że złożył kombajn. Nie mów tak brzydko do mnie. Oż kurwa wesyn. Czemu nie kosi? No co ty popsułeś? Urwało się, halo. Najpierw... Oż kurwa. Na ich zje za spadanie? Zostaw. Weź! Automatyczną pomoc. No i koły rozjebał, no. Ty. Bomba się rozpierdolił. A włącz B. Na co ty masz tu rozkładać? Tu na to. I... Ale coś się stanęło się. Poszedł kamień, kurwa, było to widmo rozjebane. Nie, chyba się klapy rozjebały. Chyba coś nie alo. No dobra, to skończymy taki wcześniejszy, akurat do Brączka jeszcze lecimy tak grać. Ale ładny tu zestaw. Także kochani, co? Myślę, że jeszcze jeden odcinek singla poleci, bo nie mamy zbyt często nic nawet takiego dwa do nagrywania. No nie, dwa chyba raczej nie. Trzy. Jeszcze jeden polecę. Właśnie nie chcę u ciebie wszystkich żniw robić. Do 4. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Piszcie. A czemu nie chcesz? Co? No. Bo nie masz panelu. Ja lubię na panelu sobie pograć. Także piszcie, kochani, w komentarzach, co mam robić w kolejnym odcineczku. Jakieś może ciekawe takie tematy do opowiadania, tylko normalne jakieś. Nie takie, które się już powtarzały. I co? Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się. Cześć, Bronczek. Cześć. Wiedziałem, że mi poda rękę. Na razie. Cześć.